Pięć wieków temu do Suwałk przyjechało około 4000 wyznawców kościoła ewangelicko-augsburskiego. Jeszcze więcej pojawiło się ich na okolicznych terenach wiejskich. Najstarsze eksponaty świadczące o ich obecności znaleziono we wsi Chmielówka Stara. Akty metrykalne z tamtejszej parafii, plany kościoła parafialnego w Suwałkach, misa chrzcielna, krzyż, rzeźba będąca częścią ołtarza czy sutanna pastora stanowią niewielką część ekspozycji, którą możemy oglądać do końca listopada w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Ewangelicy to wyznawcy religii chrześcijańskiej, których podstawowym i jedynym źródłem wiary jest Biblia. Przedmiotem czci wyłącznie Trójca Święta. Kościół ewangelicki uznaje dwa sakramenty, chrzest oraz komunię świętą, czyli wieczerzę pańską. Wierni nie modlą się za zmarłych. Zgodnie z nauką kościoła ewangelickiego nie ma czyśćca, a nieba dostąpią tylko ci, którzy wierząc w Jezusa i Jego zbawienie, godnie przeżyli swoje życie. Ten, kto nie wierzy, zostaje potępiony. Dzisiaj wspólnota ewangelicka w Suwałkach skupia jedynie niewielką mieszkającą tu garstkę wyznawców, ale na przełomie XVIII i XIX wieku wspólnota ewangelicka stanowiła nie tylko liczną, ale i liczącą się część naszej społeczności. Wystawa Ewangelicy na Suwalszczyźnie przybliżyć ma różną od rzymskokatolickiej liturgię i służbę Bożą, a także codzienne życie wyznawców Kościoła ewangelickiego. Podstawowym założeniem tej wystawy jest pokazanie jubileuszu 500-lecia reformacji, czyli właśnie tego wydarzenia, które zapoczątkowało cały ruch w obrębie chrześcijaństwa, którego inicjatorem oczywiście był Marcin Luther, tak, i miał to pokazać, że nie ma spójności i dogmatycznej w obrębie właśnie wyznania. I chcemy pokazać to, że ten spór zapoczątkowany przed 500 laty w Niemczech ma swoje konsekwencje, widoczne też na Suwalszczyźnie. Na wystawie prezentowana jest mapa pokazująca centra ewangelickie na naszych terenach. W świetle dotychczasowych badań pierwsze z nich znajdowało się już we wspomnianej wsi Chmielówka Stara. Wszystko, co później ma miejsce właśnie w Suwałkach albo Wiżajnach. Zarówno w parafii suwalskiej, jak też i wiżańskiej było około 4000 osób. Do dziś parafia jest łączona, suwalsko-mazurska, więc jest około 100. W Polsce powojennej ewangelicy nierzadko utożsamiani byli z Niemcami. Ten pogląd często stanowił powód dowodnienia im niechlubnej przeszłości, niechlubnej współpracy z okupantem. I wreszcie migracja w bezpieczny stron, czyli właśnie na zachód, do dzisiejszych Niemiec. To spowodowało właśnie to, że ewangelików jest tak mało, choć ślady po nich są bardzo znaczne i widoczne i w Suwałkach, i na Suwalszczyźnie. Do najciekawszych eksponatów należy niewątpliwie misa chrzcielna, datowana na 1685 rok. Udowadniająca początki życia ewangelickiego w Polsce, w tym sensie, że od obrzędu chrztu zaczyna się całe wzrastanie młodego człowieka do wiary. Tak? Następnymi ciekawymi eksponatami są na przykład świadectwa konfirmacyjne, czyli umocnienia, potwierdzenia tego wyboru drogi ewangelickiej, które datowane są z 1917 rok i pochodzą ze Stradun. I oczywiście najróżniejsze księgi, na których budowana jest tożsamość kulturowa ewangelików. Należą do nich Biblie domowe, Nowe Testamenty, modlitewniki, różnego rodzaju księgi wskazujące młodym wyznawcom drogę do zbawienia. Ideą wystawy jest też pokazanie tych najważniejszych zasad ewangelickich, które w formie czterech haseł, Solus Christus, Sola Fide, Sola Gratia i Sola Scriptura budują tożsamość właśnie ewangelicką. Jednym z ciekawszych i zaskakujących eksponatów jest mandolina. W Suwałkach istniał zespół mandolinowy, muzyczny, który skupiał młodzież przede wszystkim ewangelicką i udało się w zasadzie po 100 latach do tej mandoliny dotrzeć i pokazać, że te muzyczne walory kultury ewangelickiej bardzo silnie też były zauważone w początkach XX wieku. Ekspozycja prezentuje też ważne i zasłużone dla kultury ewangelickiej na Suwalszczyźnie postaci. W Suwałkach reprezentacja nazwisk Brzusko-Zielińska, Loppe, Wernic, Sztangę świadczą o ważności tych postaci dla Suwałk, ale też dla Suwalszczyzny, bo znajdujemy te nazwiska też na cmentarzach w Łopuchowie, w Zielonym Kamedulskim, Wychodnem, w Sidorówce. Dzisiaj Suwalszczyzna to miejsce przyjazne ewangelikom. Wyznawcy kościołów rzymskokatolickiego i ewangelickiego szanują się nawzajem, zawierają małżeństwa, mieszkają obok siebie. I tak powinno być, wszak wierzą w tego samego Boga.